chociaż przegrać seta do 8, no to nie przystoi finalistowi Mistrzów Polski. No tak, troszeczkę nie przystoi, ale patrząc na półfinał wcześniejszy, no to uważam, że nasze półfinały całkiem nieźle wyglądały. Tak, no nie, nie powinniśmy tak przestać tego seta, ale no, no tak się czasami zdarza. Faceci też tak mieli, jak to była. Uważasz, że jednak to Impel raczej przegrał ten mecz, niż wy go wygrałyście? Myślę, że nie, to nie chodzi kto wygrał, kto przegrał. Chodzi o to, że były naprawdę ciężkie akcje, wyrównane, troszeczkę szczęścia, troszeczkę ich decyzji, w końcówce i mógłby się inaczej potoczyć, więc brawa dla Impelu. Ja się cieszę, że no, my tu jesteśmy w finale, wiadomo, ale naprawdę, to się wczoraj i może się naprawdę walczy. Ten dobry finał? Jak będzie? Wygracie? Zobaczymy, no Chemik jest bardzo dobrym zespołem i będzie na pewno ciężko. Jak, wydaje mi się, że jak podejdziemy do nich jak w naszym drugim spotkaniu, nie w pierwszym, to może być różnie, ale nie chcę teraz tak mówić, będziemy na pewno się przygotowywać w 100% i po prostu mam nadzieję, że wyjdziemy i będą podobne mecze jak nasze pokolenie. Dziękuję bardzo.